Wolałby pan się zmierzyć z Hołownią czy z Petru? Czy to nie ma dla pana znaczenia? To żaden z nich nie byłby poważnym przeciwnikiem. To bardzo nieładne pytanie. A gdyby rozmawiał pan z piłkarzem reprezentacji Polski przed półfinałem, to pytałby się pan, komu będzie kibicował w finale, jeżeli tam nie awansuje? Nie popełnił pan falstartu, jeśli chodzi o kandydowanie, o ogłoszenie startu na prezydenta? Nie za wcześnie? To zobaczymy za 9 miesięcy, jak będą wyniki. Jeżeli będzie ten wynik bardzo dobry, to okaże się, że to była świetna decyzja. Jeżeli był fatalny, to być może dlatego, że za wcześnie zacząłem. Już to mówiłem kilka razy, ale to nie do końca była moja decyzja. To znaczy, już wczesną wiosną zacząłem planować sobie kampanię prawyborczą, bo spodziewałem się prawyborów w Konfederacji na jesieni. Ten wielki billboard na ścianie wieżowca w Warszawie zarezerwowałem też już wiosną i on musiał po prostu być we wrześniu. A skoro on miał być we wrześniu, to głupio by tam wyglądał, gdyby nie rozpoczął żadnej kampanii. Stąd było to trochę wymuszone przez okoliczności. Natomiast dzięki temu będę miał dużo czasu, żeby objechać całą Polskę, spotkać się z mnóstwem wyborców. Ostatnio miałem świetne spotkanie we Wrocławku czy w Inowrocławiu, gdzie było po kilkaset osób. W środku tygodnia, kiedy nie ma jakiejś wielkiej politycznej temperatury, uważam, że to bardzo dobry wynik. Teraz w piątek jadę do Płocka, w sobotę mam Ostrołękę Ciechanów, więc dzięki temu będę miał mnóstwo czasu, żeby spotkać się z wyborcami. No właśnie, a wspomniani wyborcy, czy spotyka się pan z takimi, nie wiem, zarzutami, czy niekoniecznie zarzutami, opiniami? Na przykład w tym wspomnianym Włocławku, że to jednak nie Krzysztof Bosak startuje, czy nie ma prawyborów, prawda, tylko pan tutaj... Nie. Podjął decyzję i na każdym z tych spotkań było po kilkaset osób. Wszyscy reagowali strasznie entuzjastycznie. Potem chyba 40 minut jeszcze sobie robiłem zdjęcia z ludźmi, którzy Czyli nie ma pretensji, że absolutnie Bosak, że nie ma prawyborów i pan tutaj powiem, że zarządził, ani takiej frekwencji, ani takiego entuzjazmu to nie pamiętam z poprzednich kampanii wyborczych, ani parlamentarnej, ani europarlamentarnej. Więc na razie jestem strasznie zadowolony z reakcji ludzi. To co się zmieniło, panie przewodniczący? Bo pan siedział tu u mnie w studiu wiele tygodni temu. Rozmawialiśmy o prawyborach. Mówił pan, że prawybory będą, że jest pan zwolennikiem. Dlaczego Krzysztof Bosak się wycofał? Kazał pan mu się wycofać, czy sam podjął decyzję? Panie redaktorze, no kim ja jestem, żeby móc kazać cokolwiek Krzysztofowi Bosakowi? O jego decyzji dowiedziałem się z internetu. To znaczy... Naprawdę? Nie rozmawialiście wcześniej o tym, że... Nie powiadomił mnie wcześniej, że podjął taką decyzję. Dowiedziałem się od niej z internetu, więc absolutnie dementuję jakiekolwiek podejrzenia. Czy nie było nacisku ze strony pana? Że mu kazałem się wycofać z tego. Od początku byłem przekonany, że dojdzie do prawyborów pomiędzy mną a Krzysztofem Bosakiem. No i w momencie, w którym Krzysztof Bosak się wycofał, to nie bardzo było z kim robić te prawybory, dlatego ich nie zrobiliśmy. A jak pan myśli, dlaczego się wycofał? No na pewno rozmawialiście, prawda, między sobą. Ale przecież Krzysztof Bosak dosyć dokładnie opisał motywy swojej decyzji. Uznał, że gdyby były prawybory takim szerokim obozie razem z Prawem i Sprawiedliwością, to on z chęcią by w nich wziął udział. Natomiast gdyby okazało się, że musiałby startować przeciwko kandydatowi Prawa i Sprawiedliwości, to wtedy szanse na wejście do drugiej tury są mniejsze, niż gdyby tego kandydata z Prawa i Sprawiedliwości nie było, więc on woli w tym wyścigu nie brać udziału. A jeśli Grzegorz Braun się zdecyduje na start? Myślę, że to jest scenariusz science fiction, że nic takiego się nie wydarzy. Byłoby bardzo dziwne, gdyby jedna partia wystawiała więcej niż jednego kandydata. Takie rzeczy się w poważnych partiach nie dzieją, a my jesteśmy poważną partią. A Janusz Korwin-Mikke? Janusz Korwin-Mikke już jest... Nie, ja wiem, że nie indziej. Jest poza wami, no ale... Janusz Korwin-Mikke zapowiedział, że jeżeli wystartuje Grzegorz Braun, to on na pewno nie wystartuje. Natomiast nie powiedział, co będzie, jeżeli Grzegorz Braun nie wystartuje. Ale to już musiałby pan zaprosić Janusza Korwin-Mikkego i się jego zapytać. Dobrze, dlaczego chce pan być w ogóle prezydentem? Przecież prezydent nic nie może. To jest nieprawda. Pozostali poprzedni prezydenci rzeczywiście przyzwyczaili Polaków do tego, że nic nie mogą, że zajmują się pilnowaniem żyrandola, wręczaniem orderów. Natomiast prezydent ma bardzo, bardzo poważne kompetencje w Polsce, bardzo poważne możliwości. Przykład. Prezydent Francji może rozwiązać parlament, może przyjąć ustawę z pominięciem parlamentu. Wydaje się to naprawdę bardzo mocnymi uprawnieniami, a nie ma prawa weta. Natomiast polski prezydent ma prawo weta, tylko niestety z nich nie korzysta. Poprzedni prezydenci wetowali poniżej
jednego procenta ustaw. Że ani Bronisław Komorowski, ani świętej pamięci Lech Kaczyński, ani Andrzej Duda nie zawetowali ani jednej ustawy. Czyli pan będzie wetował, jeśli pan zostanie prezydentem? Wszystkie ustawy komplikujące, podnoszące podatki, weto jest z automatu. Będę stał w obronie polskiego podatnika i nie pozwolę żadnemu rządowi podnosić albo komplikować podatków. Jest to zupełnie oczywiste. Co więcej, zamierzam wchodzić w dialog z rządem. Powiem premierowi, niezależnie kto będzie takim premierem, że jeżeli chce, żebym podpisał jakąkolwiek jego ustawę, to najpierw on musi doprowadzić do tego, żeby moje ustawy przeszły przez Sejm. I wyobraża pan sobie taki scenariusz, że głosują pańskie ustawy? A czemu nie? No wie pan, Platforma niekoniecznie może... Mogą nie mieć wyjścia. Zawetuję im każdą, dopóki nie przyjmą moich. Panie przewodniczący, cytuję Ryszarda Petru w Radiu Z. Mówił dzisiaj tak, że jest przekonany na 99,8%, że Hołownia wystartuje w wyborach prezydenckich, ale daje tę rezerwę, że gdyby nie startował, to chętnie... Gdyby nie startował Hołownia, to chętnie bym wystartował na jego miejsce. Cytuję Ryszarda Petru. Pan by chciał się zmierzyć z Ryszardem Petru, biorąc pod uwagę wasze różne, prawda, w przeszłości niesnaski, spory i tak dalej. Czy spory, to nie wiem. Natomiast jak chce startować, to niech startuje. Ja się nie boję Ryszarda. Wolałby pan się zmierzyć z Hołownią czy z Petru? Czy to nie ma dla pana znaczenia? To żaden z nich nie byłby poważnym przeciwnikiem. Mi zależy na tym, żeby wejść do drugiej tury, a ani Szymon Hołownia, ani Ryszard Petru nie rokuje na wejście do drugiej tury. No, na razie sondaże dają panu, z tego co dzisiaj widziałem, około 9-10%. Bez uwzględnienia niezdecydowanych, tak? Po usunięciu niezdecydowanych tam rośnie, zdaje się, do 11. Uważam, że na początek kampanii to jest dobry wynik. Zwracam też uwagę, że ta sama sondażownia parę dni temu robiła sondaż partyjny i tam Konfederacja miała mniej wynik, co oznacza, że już teraz udaje mi się poszerzyć elektorat. No załóżmy, że się pan nie dostaje do tej drugiej tury, to kogo poprze pan w drugiej turze? To bardzo nieładne pytanie. A gdyby rozmawiał pan z piłkarzem reprezentacji Polski przed półfinałem, to pytałby się pan, komu będzie kibicował w finale, jeżeli tam nie awansuje? Patrzę na realia, panie przewodniczący. Realia są takie, że sondaże pokazują, że w drugiej turze zmierzy się PiS, PO. Ale panie redaktorze, ja ostatnio widziałem sondaż, gdzie pani Kidawa-Błońska miała 20% w tym sondażu. No, ostatecznie zjechała do 3 i została wycofana, więc wszystko się może wydarzyć. W 2005 przez wiele miesięcy przed wyborami Włodzimierz Czomaszewicz miał bardzo wysokie poparcie w sondażach, a potem też musiał się wycofać, więc różne rzeczy już się działy i na 9 miesięcy przed wyborami nie można wskazać jeszcze faworyta, zwłaszcza, że nie wiemy ani kto będzie kandydatem PiS-u, ani Platformy. To z kim pan by się chciał zmierzyć w tej drugiej turze, jeśli pan by się do niej dostał? Nie robi mi to żadnej różnicy. Głęboko przekonany jestem, że będąc w drugiej turze z kandydatem PiS-u albo kandydatem Platformy, jestem w stanie te wybory wygrać. To znaczy podejrzewam, że jestem atrakcyjniejszym kandydatem dla wyborców Platformy niż kandydat PiS-u i atrakcyjniejszym kandydatem dla wyborców PiS-u niż kandydat Platformy. Dlaczego pan tak uważa? Ponieważ te dwie strony wzajemnie tak się nienawidzą, że zagłosują na każdego, kto nie będzie z tej drugiej strony. Napisał pan dziś na portalu X tak, cytuję, Tusk mówiąc o demokracji walczącej wprost przyznaje, że zamierza łamać prawo, żeby przywrócić coś, co nazywa praworządnością. Prawo ma zostać zastąpione wolą rządzących, a Hołownia nie płacze nad konstytucją, tylko daje twarz temu bezprawiu. Idą niedobre czasy. Idą niedobre czasy? Ewidentnie idą niedobre czasy. Jeżeli Donald Tusk mówi, że zamierza robić w kolejnych miesiącach, latach, wykonywać posunięcia, co do których będą wątpliwości, czy one są zgodne z literą prawa i co do których niektóre autorytety prawnicze będą mieli wątpliwości, czy to jest nielegalne, to on wprost mówi, że będzie łamał prawo po to, żeby osiągnąć swoje cele polityczne. Tusk mówi, że niestety nie jest w stanie teraz osiągnąć legalnie niektórych swoich celów, więc musi działać nielegalnie. A dlaczego nie jest w stanie ich osiągnąć legalnie? Ponieważ nie kontroluje Pałacu Prezydenckiego i nie jest w stanie zmieniać ustaw wbrew woli prezydenta Andrzeja Dudy, co pokazuje, że prezydent rzeczywiście ma bardzo silną pozycję w polskim ustroju. Czyli Donald Tusk otwarcie mówi, nie kontroluje Pałacu Prezydenckiego, więc będę działał nielegalnie. Ma pewne ograniczone kompetencje, nie potrafi się z tym pogodzić, nie rozumie, że wyborcy demokratycznie wybrali prezydenta Andrzeja Dudę i że on ma prawo wetować jego ustawy. I to nie daje Tuskowi prawa do łamania prawa.
No, ostatnio modne pojęcie, zresztą wprowadzone w ostatnim czasie przez premiera Tuska, demokracja walcząca. To nie jest pojęcie wprowadzone przez Donalda Tuska. Nie, ja wiem, to było oczywiście to jest pojęcie przeszłości, tylko mówię, że premier Tusk je odnowił i wprowadził na potrzeby o bieżącej polityki. Tak, prawda? Natomiast też nawet nie on je przywrócił, bo pisał o tym profesor Tadeusz Koncewicz, że należy stosować demokrację walczącą po to, żeby walczyć z prawem i sprawiedliwością. Co więcej, profesor Tadeusz Koncewicz wskazywał, że należy na przykład zakazywać przemarszu Marszu Niepodległości, tak? Po to, żeby nie wzniecać jakichś, tak jak rozumiem, uczuć czy też poglądów, z którymi się on nie zgadza. Przyjęcie tego rodzaju sposobu prowadzenia polityki, że możemy delegalizować partię, która nam się nie podoba, możemy zabronić przejścia legalnego marszu, który nam się nie podoba, to nie ma nic wspólnego z praworządnością, to nie ma nic wspólnego z demokracją. To jest wprost nawoływanie do łamania prawa po to, żeby zaatakować nielubianych przeciwników politycznych. Przez 8 lat słyszeliśmy, że poprzedni rząd jest zły, bo łamie prawo, łamie konstytucję, a obecny rząd robi to jeszcze bardziej. No to jak można walczyć o praworządność, łamiąc praworządność? To jest jakby walczyć z ludożercami poprzez zjedzenie ludożerców. Może tam ci ludożercy znikają, ale problem ludożerstwa wtedy pozostaje. Nawiązując do tego, o czym pan mówi, weźmie pan udział razem z Jarosławem Kaczyńskim w sobotę pod resortem sprawiedliwości w demonstracji w obronie patriotyzmu, praworządności i tak dalej? Więc z całą pewnością nie. W sobotę będę w Ostrołęce oraz Ciechanowie, gdzie bardzo zapraszam wyborców na spotkanie. A co pan sądzi w ogóle o tej demonstracji sobotniej PiSu? Gdyby pan nie był... w Ciechocinku pan mówił, tak? W Ciechanowie. W Ciechanowie. Gdyby pan nie był w Ciechanowie, to wziąłby pan udział, czy niekoniecznie? Wtedy byłbym u siebie w domu w Toruniu, ponieważ już rodzina mnie nie widziała od ładnych paru dni. Podejrzewam, że razem z Jarosławem Kaczyńskim to bym tam nie demonstrował. Jak się Konfederacja zachowałaby, gdyby pod obrady Sejmu trafił projekt kredyt 0%? Będziecie za czy przeciw? Oczywiście, że będziemy przeciw. Przyznaję, że nie wiem, czy ten projekt przejdzie przez Sejm, czy też nie. Ewidentnie... Na razie nie ma, jest problem z tym. Wiemy, że popiera to Platforma Obywatelska oraz PSL. Podejrzewam, że popierają to dlatego, ponieważ jak widać z pewnych dokumentów, osoby związane z deweloperami wpłaciły dużo pieniędzy na kampanię PSL oraz Platformy Obywatelskiej, a tam rzecz się rozbija o 20 miliardów złotych, które miałyby trafić do deweloperów, w związku z czym nie dziwię się, że inwestują pieniądze w to, żeby ta ustawa przeszła. Natomiast ona jest niezwykle szkodliwa dla rynku nieruchomości, zwiększa ceny mieszkań, więc będziemy oczywiście przeciw. Natomiast ciekawe jest to, że lobbyści rzeczywiście wykonują ciężką pracę po to, żeby kogoś do tej ustawy przekonać. Na razie wiemy, że Konfederacja jest przeciw, Lewica jest przeciw i Polska 2050 jest przeciw, natomiast nie znamy stanowiska Prawa i Sprawiedliwości. I tam sprawa może być różna, to znaczy już teraz lobbyści bardzo intensywnie chodzą po Sejmie i próbują przekonać poszczególnych posłów do poparcia tego kredytu, kontaktują się też z moimi posłami z Konfederacji, próbują ich przekonać do kredytu 0%. Na szczęście posłowie Konfederacji nie są łasi na wdzięki lobbystów, więc nie popierają kredytu 0%. Nie też próbowano przekonywać do kredytu 0% moich kolegów z partii również. Natomiast tu mam pewność, że my tego nie poprzemy, ale nie wiem, jak na takie zaloty odpowiedzą posłowie Prawa i Sprawiedliwości. I nie zdziwię się, jeżeli się okaże, że być może do niektórych lobbyści skutecznie nie dotrą. Kolejny projekt, oczywiście one są w powijakach i jest dużo sporów, prawda, w samej koalicji, ale kolejnym takim projektem projekt liberalizujący, prawda, prawo aborcyjne. Rozumiem, że Konfederacja w tym przypadku byłaby przeciw. Z całą pewnością sprzeciwiamy się mordowaniu niewinnych dzieci w łonach ich matek. Czyli mocne słowa, to aż tak, tak? Tak to wygląda. No, tak, jesteśmy przeciwko takim działaniom. Kolejny pomysł, związki partnerskie, tak czy nie? Nie spodziewam się, żebyśmy poparli związki partnerskie, to znaczy jestem za tym, żeby ułatwiać ludziom życie, jestem za tym, żeby nie istniał podatek spadkowy, żeby istniał rejestr, w którym każdy może wpisać osoby, które mają mieć dostęp do jego informacji medycznych, mogą go odwiedzać w szpitalu, natomiast nie jesteśmy za tym, żeby osłabiać instytucję małżeństwa. Wczoraj miał pan wystąpienie w Sejmie, mówił pan tak: domagam się ujawnienia raportu NIK o gotowości sił zbrojnych RP do wojny. Sejm przez 2 lata nie zajął się tym tajnym raportem i tak dalej. Myśli pan, że... Czy w ogóle jest odzew w tej sprawie do pana? Czy będzie jakieś ujawnienie? Ma pan jakieś przesłuchy, czy jednak...
czy jednak... Może wyjaśnię widzom w ogóle, o co chodzi. W wakacje zapoznałem się z tajnym niestety raportem Najwyższej Izby Kontroli z 2022 roku o zdolności mobilizacyjnej i bojowej Sił Zbrojnych RP do realizacji zadań w trakcie wojny. Raport jest tajny, więc nie mogę powiedzieć, co się tam znajduje. Natomiast szokujące, całkowicie szokujące jest to, że raport jest z 2022 roku, a Sejmowa Komisja Obrony Narodowej do tej pory się z tym raportem nie zapoznała. Od ponad 2 lat trwa pełnoskalowa wojna Rosji z Ukrainą. Mamy wypowiedzi prezydenta czy szefa BBN-u, że być może będziemy musieli mieć konfrontację z Rosją, tak, że ryzyko wojny jest realne i posłowie do tej pory nie zainteresowali się raportem konstytucyjnego organu państwa w sprawie chyba najważniejszej, o której można teraz się interesować, czy my w ogóle do tej wojny jesteśmy gotowi, czy nie. I to jest dla mnie szokujące. A jesteśmy gotowi, czy nie? Według mogę pana? Powiedzieć, bo jeszcze trafiłbym do więzienia za złamanie tajemnicy. Ale nie, pytam pana jako polityka, niekoniecznie pytam o raport teraz. W tym kontekście, kiedy rozmawiamy o tym raporcie, nie mogę panu udzielić takiej odpowiedzi. Natomiast Krzysztof Tuduj parę tygodni temu, chociaż udało mu się sprawić, żeby Sejmowa Komisja do Spraw Służb Specjalnych się tym raportem zajęła. Niestety Komisja Obrony Narodowej woli czerpać wiedzę z telewizji na temat polskich sił zbrojnych, a nie z bardzo ważnych raportów. Dlatego domagałem się odroczenia obrad Sejmu, tak żeby wszyscy posłowie mogli przeczytać ten raport, zanim z powodu swojej niewiedzy doprowadzą nas do jakiejś tragedii. I też uważam, że ten raport powinien być odtajniony, że no, to naprawdę pozytywnie mogłoby wpłynąć na debatę publiczną i nie tylko w Polsce. Mhm. W Polsce i nie tylko debatę publiczną. Radosław Fogiel, polityk PiS na portalu X napisał tak. Sikorski rozmawiał z rosyjskimi komikami, myśląc, że jego rozmówcą jest Poroszenko. Ciekaw teraz jestem komentarzy tych, którzy tak bezkompromisowo oceniali podobną sytuację z udziałem prezydenta. Słowa o NATO niepokojące. Co pan w ogóle sądzi na ten temat? Mamy właśnie tweet pana Fogla. Jedną z osób, która tak mocno atakowała wtedy prezydenta Andrzeja Dudę i jego otoczenie jest Radosław Sikorski, którego tweety w tej sprawie do teraz wiszą, a sam dał się podobnie podejść. Większość wypowiedzi Radosława Sikorskiego jest rozsądnych. On zwykle ma tak, że jak jest nagrywany, to mówi dużo mądrzej niż jak nie wie, że jest nagrywany, więc to mu trzeba oddać. Natomiast tam były ciekawe wypowiedzi. Radosław Sikorski przyznał tam na przykład, że Amerykanie wiedzieli, że dojdzie do ataku na Nord Stream i nic z tym nie zrobili. Jest to bardzo ciekawa informacja i chciałbym, żeby kiedyś Radosław Sikorski trochę więcej nam o tym powiedział. Skoro udzielił tej informacji Petrowi Poroszence, to zakładam, że ona nie jest tajna, bo gdyby była tajna, to bym mu o tym nie powiedział. A skoro nie jest tajna, to czemu tą informacją nie podzieli się z opinią publiczną? To jeszcze może nawiążę dalej. W dalszej części rozmowy Sikorski miał mówić tak o tym, że publiczne wspieranie pomysłu prezydenta Francji jest konieczne, aby, cytuję, Putin się martwił. W jego ocenie pomysł wejścia Ukrainy do NATO ma być kartą przetargową w rozmowach z Rosją. Nie ma możliwości wejścia Ukrainy do NATO, póki ma nierozwiązane sprawy graniczne, jest w trakcie wojny, więc wątpię, żeby Rosjanie kupili ten blef, bo doskonale wiedzą, że nie da się w ogóle nawet formalnie przyłączyć Ukrainy do NATO, a nawet gdyby się dało, to znam takie państwa NATO, które się po prostu na to nie zgodzą. Jest pan za zakazem smartfonów w szkołach? Uważam, że to powinna być decyzja szkoły i rodziców, a nie państwa polskiego. Natomiast osobiście moje prywatne zdanie jest takie, że smartfony dzieciom szkodzą i w szkole lepiej, żeby dzieci się uczyły, a nie używały smartfonów. Ma pan dzieci w wieku szkolnym? Mam. Mają smartfony ze sobą w szkole, czy niekoniecznie? W szkole moich dzieci mają zakaz korzystania ze smartfonów w trakcie lekcji. Sławomir Mentzen. Bardzo dziękuję. Lider Konfederacji, kandydat na prezydenta. Dziękuję.